się szybko nażreć, nachapać i spierniczać, zanim się połapią. Panie, to jasnej kolery uważaj! Sama ty mi podrywaliłeś, no! Bezrobotny Nikodem Dyzma niespodziewanie dostaje się do warszawskiej śmietanki towarzyskiej i robi zamieszanie, a potem polityczną karierę. I tak też będzie w Teatrze Częstochowskim. Trzeba powiedzieć, że zmierzenie się z kultowym serialem Kariera Nikodema Dyzmy, gdzie w roli głównej wystąpili Adolf Dymsza, potem Roman Wilhelmi, a następnie Cezary Pazura, będzie ogromnym wyzwaniem dla częstochowskich aktorów. Nasz Dyzma nie będzie ani pazurowym, ani wilhelmowym. Nasz Dyzma będzie huturowym. Wydaje mi się, że w tamtych realizacjach, które oczywiście widziałem, ale nie ukrywam, że nie przypominając sobie ich świadomie przed rozpoczęciem tej realizacji, właśnie tej naszej realizacji tutaj częstochowskiej, żeby się nie sugerować i nie odtwarzać jakichś modeli, które tam są zrealizowane. Panie Dyzmo, w imieniu premiera dziękuję panu za przybycie. A proszę. Na pewno jest to wyzwanie. Wszystko, co było do zrobienia, już jest zrobione. I oczywiście mam w pamięci ten film. W momencie, kiedy dostałem tę propozycję, pierwszą rzeczą, którą sobie obiecałem, że nie będę go powtórnie oglądał, bo to nie miałoby sensu. Kopiowanie Romana Wilhelmiego, w ogóle kopiowanie jakiegokolwiek aktora, jakiejkolwiek roli nie ma sensu. Trzeba szukać swojej roli. Piękną Ninę Ponimierską zagra urodziwa Sylwia Oksiuta-Warmus. W Leona Kunickiego wcieli się Antoni Rot. Waldemar Cudzik odegra hrabiego Ponimierskiego. Ten tekst jest troszeczkę inaczej skrojony, jest też troszeczkę bardziej uwspółcześniony. Nie nachalnie, ale jednak są tam akcenty, które odnoszą się do naszej rzeczywistości. Ja mówię o takiej warstwie językowej, bo kostium nawiązuje absolutnie do tego, jak się ubierała przedwojenna Polska. Mnie bardziej zaintrygowało w tym tekście to, na ile my wszyscy jesteśmy dyzmami. My jako naród, na ile pewna idea dyzmizmu nam towarzyszy przez lata, bo skoro tekst ma 100 lat, a właściwie wygląda tak, jakby został napisany no właściwie tutaj, na nasze potrzeby, bo tak właściwie w strukturach językowych i w zdarzeniowych, i w sensach odpowiada takiej naszej rzeczywistości. Więc no, mam takie poczucie, że nasz Dyzma będzie jeszcze inny i bardziej bardziej się skupialiśmy w tej realizacji na tym, no, ile każdy z nas ma w sobie Dyzmy. Miałem zaszczyt poznać wielce szanownego pana na zjeździe Przemysłowców w Krakowie. No panie, to jest niemożliwe, nigdy nie byłem w Krakowie. W przypadku akurat naszego przedstawienia, nie będę opowiadał jak, ale ta historia się troszeczkę inaczej kończy niż ten pierwowzór filmowy. Czy twórcy tej sztuki nie boją się, że widownia na częstochowską sztukę będzie patrzeć przez pryzmat filmu z 1980 roku? Nie, nie mam takiej obawy, wręcz przeciwnie. Myślę, że przyjdą, zobaczą i bardzo chętnie może dzięki temu wrócą do tamtych poprzednich inscenizacji, czy właściwie filmów, żeby porównać, zastanowić się, co było u nas może ciekawsze, lepsze, inne. A poza tym teatr w ogóle rządzi się swoimi prawami, ma troszkę inne, nawet nie troszkę, ale jest zupełnie innym medium, że tak powiem, wyrazu artystycznego. W związku z tym wydaje mi się, że to, co tutaj, czego tutaj widz się może spodziewać i co u nas zobaczy, będzie czymś zupełnie innym i zupełnie inną, nową i nietypową jakością i wartością. Panie ministro, w imieniu premiera dziękuję za przybycie. Dziękuję, czuję się zaszczycona. Zatem w imieniu twórców teatralnej wersji Kariery Nikodema Dyzmy zapraszamy na premierę już 1 kwietnia, a potem w kolejne dni. I mam nadzieję, że wszyscy państwo stawią się w komplecie. No.